Flash sportowy zaczynamy. Agnieszka Postrzegacz, zapraszam. W programie piłkarz kontra raper oraz miłosne historie Cristiano Ronaldo. Didier Drogba, iworyjski piłkarz, który odszedł z Chelsea Londyn, spotkał się ostatnio z raperem Drake'iem. Muzyk miał okazję strzelić piłkarzowi karnego. Na swoim profilu na Instagramie raper zamieścił wideo, na którym widać, jak pokonał reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej. Drogba, przykro mi, napisał w opisie do zdjęcia Drake. Muzyk przyznał też, że jest jednym z największych fanów Drogby. Po tym jak Cristiano Ronaldo, reprezentant Portugalii i zawodnik Realu Madryt, rozstał się z Riną Sheikh, zagraniczne media rozpisywały się o jego romansie z Alessią Tedeschi. Teraz kobieta skomentowała te doniesienia. Ja i Cristiano Ronaldo? Bez komentarza, powiedziała podczas jednej z ostatnich rozmów z dziennikarzami. Kobieta komplementowała jednak urodę portugalskiego gwiazdora. Przyznała, że CR7 bez wątpienia jest najgorętszym graczem. Przypomnijmy, Cristiano Ronaldo rozstał się z Riną Sheikh w styczniu 2015 roku. Media podawały, że to właśnie wtedy zaczął spotykać się z kobietą, która wcześniej romansowała z innymi piłkarzami, m.in. z zawodnikiem Torino Fabio Quagliarellą. Kończymy tradycyjnie materiałem ku przestrodze i widzimy się już niedługo w kolejnych flashach oczywiście.